Okazuje się, że program wymiany źródeł ciepła zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców miasta. Cieszy to, ponieważ coraz mniej trucizny zawartej w dymie unoszącym się nad Suwałkami trafia do naszych płuc. Jest to tak istotne, że podczas ostatniej sesji nawet Rada Miejska wykazała się otwartością i znowelizowała budżet tego programu. I to znacząco. Kwota, która była pierwotnie zakładana w budżecie na 2019 rok, okazała się na dotację zbyt mała, 200 tysięcy. Trzeba było dołożyć 219 tysięcy jeszcze do tego, czyli 419 tysięcy po korekcie będzie środków na dotację, po to, żeby zaspokoić wszystkie wnioski. Tych wniosków wpłynęło aż 109 i zaledwie 9 z nich nie spełniło kryteriów warunkujących uzyskanie miejskiej dotacji. Dominują w tych wnioskach przyłącza do sieci gazowniczej, później piec i na końcu wymiana starego pieca na nowy, bardziej ekologiczny piec, ale też na paliwo stałe. Cieszy się, że takie duże jest wzięcie, że tak duży właśnie tych wniosków mamy, bo setka to jest naprawdę spora liczba. Jak poinformował nas prezydent miasta, rocznie ratusz wydaje około 50 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Wszyscy inwestorzy sięgają po ekologiczne źródła energii cieplnej. Trwająca od kilku lat modernizacja również przynosi efekty. Coraz większej liczbie mieszkańców zależy na poprawie jakości powietrza, ale też na komforcie użytkowania posiadanych instalacji. Zachęcająca okazała się również wysokość dotacji. Zamożniejsi nasi mieszkańcy otrzymają dotacje do wysokości 3000 zł. 70% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3000 zł. Natomiast ci mniej zamożni, ubożsi otrzymają dotacje nawet 6000. W chwili wdrożenia programu w pierwszym roku jego realizacji miasto wydało na dotacje 100 tysięcy zł. Później 200 tysięcy, no teraz będzie 419 tysięcy. Efekty już widać i czuć. Przybywa przede wszystkim żółtych skrzynek gazowniczych. Sporo nowych klientów zyskał piec. Stosunkowo najmniej osób wymienia własne piece. Mieszkańcy dość skrupulatnie przyglądali się kosztom ogrzewania gazowego. Czy to prawda, że można w miarę tanio ogrzewać własne mieszkanie przy pomocy gazu? Okazało się, że tak. Ja sam, nie ryzykując, bo wiedziałem, jak to jest, byłem jednym pewnie z pierwszych mieszkańców, który zadeklarował, że się podłączy do sieci gazowniczej. Akurat Polska Spółka Gazownicza wybudowała tą sieć w mojej ulicy i korzystam i cieszę się bardzo z tego, bo w moim przypadku, już tu kryptoreklamy troszeczkę, jeżeli jest dom o powierzchni grzewczej około 120 metrów kwadratowych, po termomodernizacji, może nie najlepszej, bo ileś tam lat, po wymianie oczywiście okien, ale strych powinienem jeszcze lepiej ocieplić, to koszty rocznego ogrzewania z ciepłowodu 3,5 tysiąca złotych. Tyle. Oczywiście duży wydatek jest na podłączenie, bo to